Witam Was cieplutko. Słuchajcie, jedziemy do B&M. Nastały takie czasy, że buty się kupuje teraz w B&M-ie. Więc jedziemy po buty. Chcę kupić buty, ale nie takie, wiecie, do chodzenia, takie na co dzień, tylko chcę kupić buty takie sportowe. A gdzie Ty jedziesz? Stankować. Aha, jeszcze stankować, dobrze. No, takie buty, wiecie, sportowe. No, takie do chodzenia też potrzebuję, bo też już nie mam, ale to już poczekam, aż się pootwierają te wszystkie sklepy. Tutaj mają się otworzyć od dzisiaj za 5 dni, także zobaczymy. Tak? Ptak leżał? Jakiś taki dziwny, wygląda jak kiparza. Co? Taki duży? Taki spory właśnie. Matko, coś go przejechało, tak? Zdarza się. Słuchajcie, taka historia. Powiedzieć? Mogę powiedzieć? Łukasz jechał do pracy, tam, tak jak mówiłam, że on wozi ludzi, jechał z osobami, z trzema, tak? I wpadł mu ptak pod koła. Normalnie ptaki dwa, samobójcy, po prostu. Tak. Łukasz jechał, a on po prostu pod maskę po prostu zleciały. I tam je trochę poturbowało i tak dalej. I te dziewczyny z tyłu nie widziały tego, ale kolega z boku widział. I zamarli oboje z Łukaszem. Łukasz widział w tylnym lusterku, że tam jakieś piórka je poleciały i tak dalej. Ale słuchajcie, wracał Łukasz z pracy. Nie mógł się zatrzymać, no bo to była, wiecie, główna ulica. Ale wracał z pracy i nie było śladu po tym ptaku. Więc ja nie wiem, czy on się pozbierał i wstał. Czy ktoś go pozbierał? Nie, najechałem na jego kołem na pewno. No, no właśnie, nie przejechał go kołem, tylko on się tam podbijał, wiecie, pod spodem, nie, od podwozia. Masakra. Dobra, kończę, bo tu trzeba wyjechać, Łukasz nie widzi. Wracamy do domu, okno może zamknę. Wracamy do domu, wszystko mamy, co potrzeba, mamy buty. Najważniejsze, bardzo fajne, bardzo wygodne, bardzo mięciutkie buty, na które zawsze namawiał mnie Łukasz, w sensie ten rodzaj, styl buta, a które zawsze mi się strasznie, ale to strasznie nie podobały. A teraz jakoś tak przymierzyłam i powiem Wam, że nawet są spoko z wyglądu, ale to wiecie, tak Wam mówię, to nie są takie na co dzień do latania, to Wam tam później powiem. W każdym razie to i co? I nic. I pokażę Wam w domu, co kupiliśmy, bo tam kupiliśmy też produkt do czyszczenia kuchenek, to Wam mogę polecić. Co tam jeszcze kupiliśmy? No nie wiem. Zobaczę, co kupiliśmy i Wam pokażę. Jedziemy już teraz do domu, czy jeszcze do Lidla po kaszankę? Nie, no chyba do domu, kaszankę. Tak. No bo Łukasz wczoraj kupił kaszankę taką tutaj angielską w Lidlu. Jaka dobra, to zjadłam całą sama. To były cztery takie kółka. Zjadłam całe sama. Może muszę podjechać. Może nie będzie kolejek, zobaczymy, jak nie będzie. Nie, na pewno nie będzie kolejek. Lidl już od bardzo dawna nie ma kolejki, słuchajcie. Już się nie stoi, nie czeka. Tu staliśmy w B&M-ie, ale bardzo krótko. Nie? Szybko poszło. Do The Range'a była taka kolejka, że aż się zawijała. No tam się nie dziwię, no bo to jest przepiękny sklep, żeby chociażby pochodzić i spędzić dzień. No, także tak, dobra, jedziemy do domu, zapach nowy kupiliśmy do samochodu też, dawno nie było już, jakoś tak, nie wiem, zawsze przechodziliśmy, mieliśmy kupić, nie kupowaliśmy, nie kupiliśmy i po prostu tak daje, że szok. Nie wiem. Jakiś taki mini korek robi chyba, co? Trochę już. Która jest godzina? 16 za dwie. No, już się zaczyna normalnie chyba robić. Dobrze, odezwę się z domu. I Łukasz poszedł do Lidla po tą jednak kaszankę, słuchajcie. Naprawdę, no przepyszną, polecam Wam serdecznie. To się nazywa Black Pudding tutaj. To jest w takich kółeczkach, cztery takie kółeczka. Tam jest mało jej, jest chyba 200, niecałe 250 gram nawet. Chyba 230, coś takiego, ale przepyszna. Pychotka, nie jadłam lata, więc się skusiłam. Dajcie znać, czy lubicie kaszankę, bo wiem, że to jest taki kontrowersyjny posiłek, nie wszyscy to lubią. Ja na przykład nie za bardzo lubię wątróbkę. O, i miałam powiedzieć, że Łukasz poszedł sam tylko dlatego, że jak ja pójdę z nim, jak pójdziemy we dwójkę, to zawsze czegoś nakupujemy. A widzę, że Łukasz już czegoś nakupił innego. No, skrzydełka kupiłem, hot and spicy. Trzy to. O, pokażę Wam. Podaj mi, Łukasz. Pokażę od razu ten, jak to wygląda, o którym ja mówię. O tej kaszance ja mówię, słuchajcie. Tak to wygląda. To są cztery takie kółeczka, po dwa z każdej strony i przepyszne. Ja nie mam, mi nie dawałeś? Dobra, aha, i wodę jeszcze wziąłeś? Dobra. No, strasznie pachnie, nie? Dobra, jedziemy do domu, ja będę robiła zupę. Tak, ja będę robiła zupę pieczerkową. Spinam się, poczekaj, ja się tylko zapnę. Jeszcze ty będziesz robił nic. Dokładnie tak. Coś jeszcze miałam zrobić, tak, wiesz, ale nie wiem co. Aha, nie, jak ty nic, trzeba. Właśnie, ty bierzesz kaczuszkę. No, ale to.
sama no. przyjemność. Tak. Chcieliśmy, już wam pokażę, co kupiliśmy w tym... czym? W Biendemie. O, ja się przebrałam. Jakbyście się pytali, to tak, to jest męska koszula. Z koszula Łukasza, słuchajcie, ale Łukasz w niej już nie chodzi, więc ja sobie ją przywłaszczyłam jako koszulę po domu. Bardzo jest świetna. To jest taka przytulna, to jest taki gruby jeans, no jest cudowna po prostu. Tu ten kartonik z zapachu, to wzięłam do domu, żeby wyrzucić. Kostka do toalety Domestos, ta taka złota, dezodorant, ja go już kiedyś miałam, bardzo, bardzo fajny. Kupiłam go dlatego, że on ma 150 ml, wydaje mi się, że to jest taka mała ta buteleczka, te wszystkie Dove i tutaj są nie Rexona, tylko Sure, to jest odpowiednik Rexony. One wszystkie są takie wielkie po prostu, a ja potrzebuję coś małego, bo ja chcę często zmieniać i ja muszę często zmieniać. Chusteczki mokre, Łukasz, nie zostawiliśmy chusteczek w aucie. Chusteczki mokre kupiłam do samochodu, żeby jeździły zawsze w samochodzie, bo ci się zawsze, wiecie, przyda. Co dalej? To... No puść. To, o czym wam mówiłam, do piekarnika. To jest, słuchajcie, to. Ja wam to już kiedyś pokazywałam i to nie tylko to, jest też taka... dokładnie to samo, na tej samej zasadzie, pomarańczowe pudełko. Tylko to pomarańczowe pudełko kosztuje 4 funty, a to kosztuje 1,50 funta. Działa dokładnie tak samo. Uwierzcie mi, spróbowałam na... Nie musisz skakać, bo... Zasłaniam drzwi. Zasłaniam drzwi. To nie musisz, nie widać cię. No, także działa dokładnie tak samo. Sprawdziłam, słuchajcie, na swoim piekarniku, sprawdziłam na piekarnikach klientów, używałam i tego, i tamtego. Dokładnie to samo działanie, także nie ma sensu akurat w tym wypadku przepłacać. Słuchajcie, także to wam polecam. Owen Bright się nazywa. I to jest właśnie też w różnych marketach, myśmy to kupili teraz w B&M akurat. Dalej, zdrowa żywność, zdrowe jedzenie, 5-opak zupek chińskich. Yeah. Po prostu, żeby były, wiecie, w razie czego, czasami chce się po prostu zupki chińskiej. Ten, nie spray, tylko 7-a, duża butla. Już wam pokażę zaraz buty, ale to na koniec. I słuchajcie, płyn do toalety. Harpic, takiego jeszcze nie miałam, Marine Splash, taki. Taki smak, Boże, smak, zapach. Taki smak. Także zaraz sobie pod rideczką zrobimy. Dalej. No, z Domestosem, z Harpikiem. Dobra, słuchajcie, i te buty. Te buty, po które pojechałam, to są takie buty. One są takie, wiecie, materiałowe. Tutaj jest jeszcze papier w środku. To są te z tych takich materiałowych, dosłownie jak skarpetka butów. One nie są wiązane, tylko je się wsuwa i tutaj można sobie oczywiście te sznurówki ściągnąć, żeby trzymały się lepiej. Na białej podeszwie takie szare, są troszkę ciemniejsze niż na kamerze chyba, tak mi się wydaje. No i takie buciki, ja wzięłam w rozmiarze 39, potrzebuję je mieć naprawdę wygodne. To są buty Active Walkers Premium, o, ta seria w B&M-ie. Co tu jeszcze? Memory foam. One mają, widzisz, Łukasz, mają tą memory foam. Ta pianka taka, wiecie, podpiętą. Contours to fit fit. I lasting comfort. No ja mam nadzieję. No, także takie metki. O! Tu i one są, słuchajcie, po 8 funtów. Także 8 takie buty, super. Taka podeszwa, nie wiem, jeżeli kogoś interesuje. No, ale świetna sprawa. Ja je wzięłam z myślą, słuchajcie, nie chodzenia, tak jak wam mówię, na co dzień, tylko ja je wzięłam z myślą chodzenia w nich w pracy. Także do pracy. Jeszcze nic nie mówię, ale no, do pracy. Więc to Łukasz mi też doradził, że takie będą po prostu wygodne. No i faktycznie jak ubrałam, to po prostu jak w kapciach. Także to, czekajcie, bo tu może nie będę kładła na bracie. I tutaj co jeszcze Łukasz kupił w Lidlu, to wam pokazywałam już w samochodzie, 3 paczki tej kaszany. I tam woda, no to wody nie będę wyciągać normalnie, ale normalnie, no wiadomo, woda jest woda. Ale jeszcze Hot and Spicy Chicken Wings. Takie jeszcze pikantne skrzydełka. I to jest, słuchajcie, wszystko, co nakupowaliśmy. Także ja się zabieram za ogarnięcie tutaj tego bałaganu, który zrobiłam. Więc ja to wszystko pochowam na miejsca, gdzie to ma być. I zabieram się, słuchajcie, za zupę pieczarkową. Czy Łukasz najpierw kaczkę? Kaczkę. Najpierw kaczkę? Mhm. Kurde. Dobra, Łukasz chce robić najpierw kaczkę, więc Łukasz najpierw zrobi kaczkę, a potem ja się wezmę za tą pieczarkową w takim razie. Strasznie miałam ochotę na pieczarkową, no po prostu chodzi za mną już chyba od tygodnia.
Mieliśmy paczkę pieczarek i tak długo czekałam, bo myślałam, że Łukasz coś chce zrobić, więc ja nic nie robiłam. Łukasz myślał, że ja chcę coś zrobić z tymi pieczarkami i tak żeśmy się dogadali, że po prostu poszły w kosz. Więc teraz kupiłam, teraz te muszę koniecznie zużyć właśnie i zrobię pyszną, pyszną taką zabielaną zupkę właśnie pieczarkową, ale to wam pokażę wszystko. Na razie sprzątam i robię tutaj Łukaszowi miejsce, bo on będzie robił kaczuszkę. Bulion już mam gotowy. I tutaj mam wszystkie składniki, jakie będą potrzebne do zupy. I zaczynam gotować zupę. Słuchajcie, robię pierwszy raz taki przepis, nigdy w życiu go nie robiłam, gdzie wszystkie składniki trzeba najpierw podsmażyć, a potem dopiero dodać ten bulion do tych podsmażonych składników. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystkie oprócz pieczarek. Pieczarki się dodaje na surowo już na koniec. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na początek trzeba cebulkę zeszklić. Jeszcze nie. Więc tak, taki pierwszy raz robię taki przepis i słuchajcie, co Łukasz zjadł sobie tą kaczkę. Ja tylko trochę spróbowałam. Ja, słuchajcie, tak wiecie, ja mięsna nie jestem. Zresztą wiecie, że ja mięsna za bardzo nie jestem. Dla mnie mogłoby chyba mięsa nie być. A na pewno powiem wam, że mogłabym być spokojnie wegetarianką, gdyby nie to, że uwielbiam parówki. Uwielbiam parówki. To jest jeden po prostu punkt, gdzie no muszą być parówki, muszą być. Niestety wiem, że parówki są straszne, ale bardzo, bardzo lubię. Dobra, cebulka nam się już będzie szkliła. Także muszą być na pewno parówki i druga rzecz, która mnie dyskwalifikuje, jeśli chodzi o wegetarianizm, to jest oczywiście, słuchajcie, McDonald's, KFC nie lubię, ale McDonald's. Tak, i powiem wam, że nawet dzisiaj planowaliśmy zajechać do McDonalda, bo otworzyli u nas już tą opcję drive-thru i otworzyli też opcję zamówienia jedzenia przez internet i odebrania sobie go potem osobiście w McDonaldzie. Natomiast nie wiem, jakby to miało wyglądać, to odbieranie osobiście. I trochę to jest dla mnie bez sensu, bo jakby restauracja była cała zamknięta, otwarte było tylko i wyłącznie okienko. Więc, żeby odebrać to jedzenie, które zamówiłam przez internet, musiałabym też podjechać pod okienko. Kolejka była taka, że słuchajcie, te samochody się zawijały dwa razy i jeszcze blokowały wyjazd w ogóle tam z tego ogromnego parkingu. No po prostu tragedia, słuchajcie, to jaka była kolejka, dlatego też zrezygnowaliśmy. Więc trochę nie ma dla mnie sensu zamówić jedzenia w domu, a potem i tak sterczeć w tej kolejce do okienka. Wiecie, o co chodzi? To już 100 razy lepiej po prostu stać w kolejce do okienka, a zamówić sobie po prostu na drive-thru i wtedy jest pewność, że dostanie się jedzenie świeże. Bo niestety w McDonaldzie jest tak, że jak zamawiacie, znaczy z odbiorem takiej opcji tutaj nie było, ale była opcja zamówienie, no wiecie, na deliverkę do domu. To niestety wygląda to tak, że nie zawsze dostaniecie takie, wiecie, super świeże jedzenie właśnie poprzez zamówienie do domu. No bo wiadomo, oni tam robią to jedzenie jakby po kolei i jeżeli wy zamawiacie, a kierowcy są bardzo zajęci, to czasami jest tak, że na przykład to jedzenie może stać 10-15 minut po prostu w ciepłym miejscu. W całej tej, wiecie, w całej tej torbie i tak naprawdę dostajecie jedzenie po 20-30 minutach od momentu, kiedy ono było w ogóle już gotowe dla was. Bo nie dość, że 15 minut się postoi w tym ciepłym, no to jeszcze potem kierowca swoje też musi dojechać, więc tak samo to na pewno teraz działa, jeśli chodzi o to zamówienie właśnie z domu, więc dla mnie to jest trochę dziwne, bo i tak potem czekacie w tej kolejce, żeby odebrać to jedzenie swoje. Kurczę, no nie wiem, bo deliverki chyba teraz jeszcze nie ma tej dostawy do domu, ale na pewno jest właśnie, że możecie zamówić i odebrać właśnie tam na miejscu. No spoko. Dobrze, że się już otworzyli, wiecie, zawsze tam kilka osób wróciło do pracy, naprawdę kilka, bo nie wierzę, że tam dużo osób jest teraz na zmianie. Jeżeli jest otwarte tylko drive-thru, na drive-thru tak naprawdę, żeby obsługiwać drive-thru wystarczają 3 osoby i menadżer. Już 4 osoby tak naprawdę to ogarną. Spokojnie, no więc chociaż tyle osób, wiecie, wróciło do pracy już, no także no dobrze. No, ale my zrezygnowaliśmy z tego McDonalda, niestety, bo taką mieliśmy ochotę, słuchajcie, już nawet nie prosilibyśmy, nawet już nie zamawialibyśmy tego jakiegoś Big Maca, czy Big Tasty, czy tych takich, wiecie, wielkich, skomplikowanych burgerów, tylko po prostu chcieliśmy zjeść, nie wiem, na przykład po dwa double i frytki. To by nam w zupełności wystarczyło i wiecie, nacieszylibyśmy się, bo jakby nie było, no to w McDonaldzie nie byliśmy już
na pewno 3 miesiące, a podejrzewam, że i nawet więcej. Nawet, ja nie wiem, czy jak my jak tu mieszkamy, to byliśmy w McDonaldzie stąd. Chyba nie. Także no, już naprawdę bardzo długo nie byliśmy. Tęsknicie, powiem wam, tęsknicie. Niezdrowe jedzenie, ale jednak uzależniające. Także tak. Dobra, słuchajcie, mi się tu szkli cebulka. Zaraz będę dodawała marchewkę i też ją podsmażałam 5 minut. Dziwny przepis, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może będzie bardzo dobre, jak tak się wszystko podsmaża. Może faktycznie to wyjdzie jakiś super. Pogoda jest tak paskudna, że jest po prostu listopad, słuchajcie, listopad. Totalnie listopad. Widzicie, że jest ciemno. Normalnie musiałam tutaj nasze lampkę naszą zaświecić, bo po prostu bez lampki bym kompletnie nie widziała, co tu się dzieje. Ja nie chcę świecić górnego światła, bo jak zaświecę górne światło, to się robi strasznie tak żółto, nie wiem. Patrz, może nie jest źle. Poczekajcie, testuję sobie przy okazji. No nie, no jest źle, jestem prześwietlona, musiałam zmienić też ustawienia kamery od razu. No, także ta lampka mi tu w zupełności wystarczy. Powiem wam, że ja nawet jak Łukaszowi gotuję właśnie do pracy jedzenie na drugi dzień, to zawsze zabieram się za to dopiero około 9-10, jak Łukasz pójdzie spać. Wtedy dopiero mu gotuję jedzenie i zawsze właśnie przy tej lampce. Wystarcza mi w zupełności, naprawdę. I lubię zresztą taki klimat lampek. Zresztą wy wiecie, że my zawsze w salonie też tylko lampki, dwie takie, wiecie, co stoją na ziemi, takie duże, te z Ikei. I to w 100% nam wystarcza. No, ale jest godzina, która 20? 20.12. No, a ta lampka się już świeci chyba od 7, jak i wcześniej, jak gotował się budynek, czy z mamą rozmawiałam. Ta lampka już się wtedy świeciła, bo po prostu jest ciemno, jest taki listopad, że masakra. Już 3 razy lało, tak konkretnie, teraz trochę przestało, ale słuchajcie, na horyzoncie ja nie widzę nic, a zazwyczaj tam widzę miasto. Teraz nie widzę zupełnie, kompletnie niczego. Także jest naprawdę siwo, szaro, buro i ponuro. Już trzeba będzie świecić światło chyba też w salonie. To Łukasz coś ogląda na kanapie. Widzę, że jeszcze nie świeci. To jeszcze mu to nie przeszkadza, że jest tak ciemno. Ale ja tu muszę widzieć, co robię. Także tak, słuchajcie. Także tak, nagrałam wam... Dorzucę już chyba tą marchewkę, wiecie? Już ta cebulka taka jest spoko. Dobra, wrzucamy marchewkę. Nagrałam wam tą moją poranną rutynę. I na pewno wam nagram też wieczorną, ale słuchajcie, nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy. Na razie to sytuacja wygląda tak, że ja jeszcze nie pracuję, ale no tak wam trochę podpowiem. Jutro jedziemy załatwić jedną sprawę. Także tak, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej. Zobaczymy. Ja już tak naprawdę za 5 dni muszę dać znać w mojej firmie, czy ja wracam, czy nie wracam do moich klientów, czy jeszcze nie wracam, czy w ogóle nie wracam, czy wracam, czy co się dzieje. To będę musiała, że za dużo mam ogień. To będę musiała na pewno dać znać, więc mam nadzieję, że do tych 5 dni coś tam się wyklaruje już, no zobaczymy. Ale cieszę się bardzo, że mam już buty. Nawet jeżeli coś się nic nie wyklaruje, to do mojej pracy te buty będą też super świetne. No i to, i jakie plany, słuchajcie, no jutro żadnych planów, bo jutro też ma lać i pojutrze też ma lać, kolejne 2 Łukasza wolne dni, więc prawdopodobnie w domu będziemy siedzieć. Może spróbujemy uderzyć na ten McDonald's, ale jak mamy stać w takiej kolejce, tak jak była dzisiaj, obejrzałam, że nie będzie mniejszych kolejek, no to raczej nie. Nie chce nam się siedzieć w samochodzie po to, żeby zjeść po 2 hamburgery, wiecie o co chodzi. Także to... I co? I nic. No nie mówię, mam żadnych planów. Żadnych, zero. Przez tą pogodę po prostu. Wczoraj tylko udało nam się, bo wczoraj też było dokładnie tak samo szaro, ale nie lało w ogóle. Więc jak zjedliśmy obiad, a wczoraj... dobra, zaraz wam powiem, bo pomieszam. Jak zjedliśmy obiad, to poszliśmy do lasku na spacer, słuchajcie. Drzewa tak połamane, że masakra. Ja wam dodałam na Instastory tam filmik, jak drzewo spadło. Po prostu spadło drzewo, odłamało się kawał grubego drzewa. Nawet nie gałąź, tylko kawałek drzewa. Drzewo się rozchodziło na 2 i ta jedna część po prostu się złamała. W środku lasu też były połamane drzewa. Bardzo mnie to dziwi, bo ostatnio nie było tutaj takich ogromnych wiatrów, więc nie mam pojęcia, o co to chodzi z tym połamaniem. Ale połamane drzewa masakrycznie. No i wczoraj właśnie poszliśmy chociaż na ten spacer. Dzisiaj już nie byliśmy, byliśmy tylko w tym sklepie i już potem w domu. A wczoraj na obiad, a propos tego mojego wegetarianizmu, to słuchajcie, znaczy nie, ja nie jestem, tylko że mogłabym być spokojnie, gdyby nie te parówki. Chociaż w parówkach to tyle mięsa, że w sumie mogłabym się nazwać wegetarianką. Ale słuchajcie, chcę powiedzieć to, że teraz można być spokojnie wegetarianinem, bo jest tyle świetnych rzeczy z warzyw, że po prostu to jest kosmos. Wczoraj zrobiłam burgery z tymi burgerami, co wam pokazywałam z fasoli. Ja wam je pokazywałam ostatnio, przedostatnio chyba w filmie, na którymś vlogu na samym początku, to możecie sobie sprawdzić.
pokazywałam wam te burgery z fasoli właśnie. Jakie to było świetne. I zrobiłam wczoraj właśnie w formie burgera, nie w formie, wiecie, tak jak ja zawsze sobie jem z hash brownem, jako kotleta takiego powiedzmy, tylko w formie właśnie burgera w bułkach. No po prostu taka pychota, że słuchajcie, Łukasz, jak jest bardzo mięsny, bo Łukasz jest bardzo mięsny, on lubi mięso, musi być mięso i koniec. To on się po prostu zajadał tymi burgerami, słuchajcie, no przepyszne, naprawdę, fantastyczna sprawa. Także polecam wam serdecznie. Zrobiłam takie, wiecie, zwykłe, bo właśnie nie chciałam tam dużo kombinować. Był tak, na dole tylko położyłam jeszcze hash browna, także jeszcze z hash brownem. W McDonaldzie robią takie śniadania właśnie, że jest hash brown, potem jest tam sausage, czyli takie łbaska i bacon na przykład. I to jest super połączenie hash brown w burgerze. Nawet bym nie pomyślała, gdybym nie była tutaj w Anglii. Także położyłam tego hash browna, na to ten kotlecik z tej fasoli. Jeszcze plasterek serka, tego takiego, wiecie, w plasterkach, to są takie chochlą w Polsce chyba. Te takie owijane, każdy plasterek osobno, chyba serek topiony, tylko taki ten, wiecie, żółty w plasterkach. Także to na to. I do tego majonez, ketchup i zielony, świeży ogórek. I bułeczkę też podgrzałam w piekarniku, też podpiekłam trochę bułkę. Taką, wiecie, zwykłą bułkę, zwykłą okrągłą, nie żadna tam specjalna do hamburgerów czy coś takiego. No po prostu pychota, słuchajcie, pychota, zajadaliśmy się jak szaleni. Czekajcie, zobaczę co tutaj jeszcze dalej dodać, to już dodam. Potem w kostkę ziemniaki i znowu podsmażać przez 5 minut, a potem już wlać gorący bulion. Dobra, ja muszę sobie ten bulion odcedzić, przelać. I go trochę w takim razie podgrzać, bo on tu stoi już 20 minut. Tak, żeby nie będzie na pewno gorący, a żeby był gorący, muszę go trochę podgrzać. Także dobra, słuchajcie, dodaję tu sobie ziemniaczki, idę odcedzić ten bulion i wtedy do was wrócę. W międzyczasie sobie pozmywałam wszystkie te miseczki, wszystko co już zużyłam, czego już tutaj nie ma, bo zostały mi tak naprawdę dwa składniki. Tak, także wszystko sobie pozmywałam, słuchajcie, zawsze tak robię, dajcie znać, czy też tak robicie, że jak gotuję, to coś już, co już użyłam, ja na bieżąco od razu zmywam. Ja jak gotuję, muszę mieć cały czas czysty zlew, czysty blat, nienawidzę bałaganu takiego w kuchni i ten, i dzięki temu, słuchajcie, jak się ta zupa zaraz zrobi, to ja już mogę sobie usiąść i spokojnie zjeść, a nie muszę jeszcze, wiecie, zmywać albo dokładać jeszcze po zupie kolejnych, wiecie, gratów do mycia. Także polecam taki sposób. Dobra, to jest gotowe, wlewam mój gorący bulion. Ciach, ja go jeszcze troszkę podgrzałam i to już zaraz do mycia od razu umyję. Już teraz mi się głupio szpatułką, ale jeszcze niech mi cebula zejdzie z tej szpatułki. I wezmę sobie chochlę. Dobra. I słuchajcie, to ja muszę zagotować, tu mam przepis na telefonie, mówię wam, nigdy nie robiłam tak, żeby podsmażać wszystkie składniki. To muszę wlać gorący, tak, aha, jeszcze dodać kurkumę, liść laurowy i ziele angielskie, no to jeden listek kazali, no to dodaję, dwa ziela i szczyptę kurkumy, w sumie szczyptę, nie wiem, czy nie mam za mokrych palców, czekajcie, zbrywiła się trochę, dobra, szczypta, dobra, może troszkę więcej, dobra, bo ja zaraz przedobrzę, trochę czuć jest kurkuma, także chyba okej, okay, chyba wystarczy. Zagotować i sprawdzić solą i pieprzem doprawienie i gotować przez 10 minut około. Dobra, no to spoko, to niech mi się to ładnie zagotuje. To już od razu chowam, odstawiam. Porządek. Palce mam w kurkumie, także idę umyć, słuchajcie. Zagotuję to, poczekam aż 10 minut się faktycznie pod przykryciem pogotuję. I potem już wrzucam pieczarki. Gotuję dalej. I pietruszkę. Natkę pietruszki i co? Gotować przez 5 minut, odstawić. Aha, no i dodaję oczywiście zabielę śmietaną i oczywiście zepsuję tą zupę na sam koniec, na pewno śmietaną, bo mi się zważy na 100%. Ale dobra, zobaczymy. Mama mi dała taki sposób, żeby się nie zważyła śmietana. Zobaczymy, czy działa. I na koniec posypię też szczypiorkiem. Tutaj Łukasz skroił szczypiorek, jaki mieliśmy taki jeden, tu jeszcze drugi nam cały czas rośnie. A ten jeden już Łukasz skroił, także tyle, ile zjemy na zupie, to dodam, a resztę sobie zamrozimy szczypiorek. Także tak będzie, taka sytuacja. Dobra, to idę mieć ten jeden garnek, czekam, aż mi się zagotuje, dodam te wszystkie składniki i wrócę już wam pokazać gotową zupę. Może tak, bo już długo się nagadałam w poprzednim wejściu, więc teraz już was nie będę zanudzać po prostu, bo zupa już się teraz dalej będzie gotowała sama. Tylko po 10 minutach wrzucę te pieczareczki, zabielę. I można jeść. I będziemy siadać jeść, bo ja już jestem bardzo głodna, Łukasz też już jest głodny po tej kaczce, bo już jednak trochę minęło, słuchajcie. Także na kolację będzie pieczarkowa, bardzo dobrze, bardzo się cieszę, może troszkę podniesiemy temperaturę. No, dobra.
I słuchajcie, z tego wszystkiego zapomniałam wam pokazać, więc tej zupy było więcej, tylko już dwie miseczki odlałam, bo już będziemy jeść. I tak wyszła pieczarkowa. Łukasz mówi, że bardzo dobra, ja tak spróbowałam tylko z garnka na razie. Trzeba troszkę doprawić w sensie pieprzu, ale to już na talerzu sobie doprawiamy. I szczypiorek na wierzch. I naprawdę, słuchajcie, jest dobra. Jest dobra, tak z łyżki jest dobra. Zaraz zobaczę jeszcze, jak to będzie z miseczki, już wiecie, po doprawieniu takim swoim, moim. I przyszłam się już z wami pożegnać z łazienki. Idę sobie wziąć kąpiel. Słuchajcie, kończę bardzo szybko, bo już ogromnie długi mi ten vlog wyszedł. Przepis. Sposób na to, żeby śmietana się nie zważyła w zupie mojej mamy, sprawił się w 100%, więc dzielę się nim dalej z wami. Jest to pomysł, sposób taki, że jak rozrabiacie w kubeczku śmietanę i dolewacie do niej trochę tej zupy zrobionej już, ciepłej, żeby wiecie ją ociepić i tak dalej, i mieszacie i to potem macie wlać do zupy, to zanim wlejecie do zupy, to tą śmietanę z tą trochę tej zupy, w to wymieszane, wsypujecie troszkę soli. Troszkę to posolić i wtedy się śmietana nie waży. I podejrzewam, że to uratowało moją zupę, bo naprawdę się śmietana nie zważyła. Także super pomysł. Dziękuję, mamo. Dzielę się z wami dalej. No, a ja lecę sobie wziąć już kąpiel. Mam dzisiaj straszną ochotę na kąpiel. Straszną. Po prostu poleżeć, wymoczyć się, wygrzać. Więc ja lecę. To, co sobie dodam dzisiaj do mojej kąpieli, to już wam powiem, czekajcie, która to była. Tak, Turkish Delight. Uwielbiam, pokochałam ostatnio, ale jasno, halo. Pokochałam ostatnio te kostki, jest jak to pachnie, z Miss Patisserie, coś takiego. Ten Turkish Delight. To jest tak przepiękny zapach. Nie wiem, do czego mam go wam porównać, po prostu musicie to powąchać. Piękne opakowanie i piękne też kosteczki. One są z takim delikatnym brokatem, przepiękne. A drugie, które mam do kąpieli, to już wam też pokażę, tak na szybciutko. A drugie to jest Salted Caramel, ta sama firma. O, ta sama firma dokładnie, trochę inne pudełeczko i też te kostki. Taka kostka czekolady jakby, tak to wygląda dokładnie. A to, słuchajcie, robi super, mega różową wodę. Różową, po prostu woda jest różowiuteńka. Świetna sprawa, naprawdę, i piękny zapach, super, tylko nie robi piany. Także jak lubicie pianę, no to nie, ale jak nie musicie mieć piany, no to super sprawa. Także, oj, nie mogę zrobić, dobra. Polecam wam serdecznie, uciekam się kąpać, do zobaczenia w następnym filmie, pa!